Dzień dobry, dzień dobry. Witam szanownych państwa. Proszę państwa, nowy miesiąc, nowy projekt i takie coś mi tutaj wpadło. Gitara marki Fernandez. Tylko on jest taki, no nie wiadomo jaki. Mostek tutaj napisane, że Gotoh, Japan. Także wychodziłoby na to, że bardzo solidny. I tak pokrótce ja tu powiem, bo już nie pamiętam, co tu trzeba zrobić. Zrobić progi, czyli wymiana progów. Hosko jest kar Dunlopy, może wsadzimy. Elektrykę zrobić, przełącznik na dwie pozycje. I tu będzie tylko, proszę państwa, dwa przetworniki chyba. Markery fluorescencyjne w gryfie. Z boku, w podstronnicy. Struny, no to takie jakieś tam damy, dziewiątki, 42, takie jakie mamy. I proszę państwa, co? I co? Leży to już jakiś czas i w końcu trzeba się za to wziąć. Powiem tak, tutaj mam przetwornik jakiś bardzo dobry. Nie znam się na tym. Barknuckle, czyli barnacle. Barknuckle, przetwornik. Trzeba wsadzić pod most. No i co? I rozbieramy się powoli, bierzemy się za robotę. Problem trochę będzie maskowniczka, którą trzeba będzie zamówić, bo tutaj jest urwana dosyć bezczelnie, jak widzimy. Ktoś tu podważał czymś dosłownie, no i tak słabo to wyszło, moim zdaniem, no, aczkolwiek nie wiem. No, zobaczymy jak to będzie, rozbierzemy to wszystko i proszę państwa, zapraszam. Państwo, widzimy progi wyjęte, bardzo ładnie się wyjęły, zero żadnych tutaj jest niespodzianek. Co mogę stwierdzić? Bardzo cienka podstrunniczka, dosłownie, ja wiem, ze 3 mm max. Ma tutaj tego, wychodzi na to, że jest to kanapka typowa, pod spodem jest jakiś jasny kawałek klonu. To także nie tylko Defil robił tak, ale i Japończycy też. Co mogę stwierdzić? Radius 9,5. Dosyć duże jajko, proszę państwa. I żeby to korelowało jakoś z tym mostkiem typu Floyd Rose, który jak wiadomo ma tam swój radius, no prawdopodobnie 14 cali, to ja tutaj zmienię ten radius tej podstrunnicy na 12, ewentualnie 14. Tym bardziej, że tą dolną część tego docisku strun też mamy, proszę państwa, o radiusie 14 cali. Także powinno być, proszę państwa, dobrze.
Państwa, gryf skończony. Jeszcze tutaj tylko damy markery boczne. Pierwsze takie potraktowanie olejem, żeby po prostu zetrzeć brud. I teraz ja naniosę tutaj na grubo warstwę i zostawimy to sobie do dnia jutrzejszego, czyli przez nockę sobie poleży i się ponawilża. Słuchajcie, montuję markery boczne pod strunnicy fluorescencyjne. Takie główienka, jak tutaj widać w tej folijce. Chciałem się podzielić taką małą refleksją i spostrzeżeniem. Proszę Państwa, pierwszy raz montowałem te markery fluorescencyjne i o ile z takimi zwykłymi markerami z tak zwanej tej laski to nie jest kłopot, bo one, no ile się tam wywierci, to wsadza się je do końca i ucina i jest ok. O tyle z tymi jest o tyle wredna sprawa, że one mają 1,5 mm. No oczywiście wiadomo, no tego dołka ciężko jest nawiercić idealnie, żeby to tak weszło, żeby było, wiecie, równo. No i tutaj ogólnie mi wyszło ładnie, no niestety tutaj przy tym 12 progu troszkę za głęboko mi to weszło. Chciałem to jakoś przyszlifować delikatnie, żeby to, wiecie, zlicować, no i niestety tutaj się przetarłem do tego paskudnego białego drewna i teraz, no to już wiecie, ciężko naprawdę cokolwiek z tym zrobić. Ten gryf i tak jest tutaj przetarty, widzimy lakier odpadł. Jeśli będzie grana, tu jest na główce odprysk, także taki, nie wiem, może relikt wpisany w konwencję tego instrumentu. Także ja to zostawiam, nie pastwię się nad tym więcej. Tu niestety wyszła moja paskudna natura, że po prostu chciałem to poprawić. Chciałem to poprawić i z tego poprawiania wyszło tak, że jest moim zdaniem gorzej. Ale no to już niestety taki jestem i często tak mam. Niestety taki charakter perfekcjonisty, przeszkadzający w wielu, wielu sprawach w życiu. No ale cóż, trudno. Dobra, jedziemy dalej i będziemy się tu nad sobą, proszę Państwa, roztkliwiać. Ja tu już klucze przygotowuję, klucze lekko je tu tylko przetrę, proszę Państwa, i montujemy i uzbrajamy ten gryf i później zajmiemy się korpusem.
Trzeba było poprawić, proszę Państwa, mostek, bo nie chodził z tego względu, że było za mało podfrezowane tutaj i blok się opierał jeszcze o korpus, także poprawiłem to i teraz mi się wydaje, że powinno być jak najbardziej ok. Także przystępujemy do lutowania tej elektryki i będziemy to składać w całość. Szanowni Państwo, powoli wracamy z dalekiej podróży. Także już tutaj jest to ogarnięte, co miało być ogarnięte. Wszystko pasuje, przetworniki dane nowe, bo tamten Di Marzio, co tu siedział, miał jakieś zwarcie. I po prostu no, stwierdziliśmy tutaj z właścicielem, że jak będę coś miał, to żeby wsadzić, a jak nie, to po prostu żeby to zostawić. No akurat tak się składa, że coś tam miałem. Jakieś przetworniki komplet od Stratocastera. No i także zobaczymy, jak to zagra. Składam to do końca do kupy, czyli przykręcam gryf i pozostaje regulacja. Proszę Państwa, przy okazji jeszcze poprawiłem tutaj te zaczepy paska, bo śruba się kręciła. Oczywiście tam kołeczek taki drobny trzeba było wstawić, także już jest właśnie ok. Zrobione, także na pewno to nie odpadnie ten pasek. Także takie rzeczy też jak najbardziej, jak widzę, to wszystko to poprawiam. Siekiera od razu. Już masz pan krok polski, wiesz. No.